W dzisiejszym odcinku przedstawimy nowe oprogramowanie KME NEVO Sky 5060 z dnia 3 marca 2023 roku do obsługi sterowników gazowych z rodziny NEVO SKY – Direct Max Jet Sun. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje znajdziesz dodatkowe opisy w tzw. dymkach. Punkt pierwszy MPI. W programie dodano obsługę nowego sterownika z rodziny Nevo Sky o nazwie Jet OBD Mini. Jest to kompaktowy sterownik rozmiaru dotychczas produkowanego Jet Eco z budowanym modułem OBD. Punkt drugi MPI. Dla sterowników z możliwością emulacji sygnałów Max oraz Jetexpert dodano emulację mapy wartości EMW do wykorzystania przy emulacji ciśnienia w silnikach z pośrednim wtryskiem. Dodano szablon ustawień emulacji ciśnienia dla silników z grupy Ford, Jeep, Land Rover, Opel oraz Volvo. Punkt trzeci: OBD. Dodano możliwość odczytu nowych parametrów z OBD, takich jak obciążenie bezwzględne, Temperatura katalizatora, pedał przyspieszenia, zadana wartość AFR. Punkt czwarty: OBD. Rozbudowano możliwość odczytu niektórych parametrów z OBD, tak by można je było odczytać w samochodach, w których były do tej pory niedostępne. Temperatura płynu chłodniczego TPS ciśnienie wysokie. Punkt piąty: OBD. Dodano możliwość odczytu niektórych parametrów z OBD w sposób specyficzny dla producenta: ciśnienie wysokie, zadane ciśnienie wysokie, ciśnienie niskie, zadane ciśnienie niskie. Punkt 6. OBD Udostępniono oficjalnie opcję inteligentny zawór gazowy, w szczególności przydatną dla samochodów z napędem hybrydowym. Punkt 7. OBD Udostępniono oficjalnie możliwość zmiany dziedziny zbierania map paliwowych. Zakładka Mapa F10 np. dla samochodów Valvetronic lub takich z dużymi odchyleniami na mapie. Oprócz bezwzględnego ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP mamy do wyboru poniższe opcje. Pamiętaj, wszystkie poniższe opcje wymagają zastosowania sterownika z wbudowanym modułem OBD. Valvetronic wykorzystuje obciążenie z OBD przystosowane do silników bez podciśnienia. Obciążenie wolnosące wykorzystuje obciążenie Z OBD przystosowane dla silników bez turbo. Obciążenie Turbo Wykorzystuje obciążenie z OBD przystosowane dla silników turbodoładowanych. doładowanych. Obciążenie SkyActive Dostępne tylko dla sterownika Direct. Wykorzystuje obciążenie z OBD przystosowane do silników Mazda SkyActiv odłączających cylindry w trybie eco. Obciążenie bezwzględne. Wykorzystuje obciążenie bezwzględne z OBD. Ta opcja zapewnia najlepsze odzorowanie na mapach F10. Bezwzględne SkyActiv, Dostępne tylko dla sterownika Direct. Wykorzystuje obciążenie bezwzględne z OBD przystosowane do silników Mazda Stay Active odłączających cylindry w trybie Eco. TPS wykorzystuje parametr TPS z OBD. Punkt 8 OBD dodano możliwość wysłania polecenia kasowania błędów OBD po uruchomieniu silnika, gdy komputer nie zgłasza żadnych błędów. Punkt 9 OBD. Dodano nowe kody błędów do kasownika. Punkt 10 OBD. Dodana możliwość przyspieszania odczytów z OBD, gdy wybrany jest protokół CAN. Punkt 11 Direct. Dla sterowników Direct udoskonalono innowacyjną strategię wyzwalania wtryskiwaczy gazowej dynamic. W połączeniu z rozszerzonymi możliwościami wykorzystania danych z OBD zyskała nazwę Dynamic X OBD Extended. Założeniami tej technologii jest obsługa większej ilości silników, również tych najnowocześniejszych z normą emisji Euro 6D. Prostsza kalibracja auta, ograniczenie zużycia benzyny oraz większa elastyczność silnika podczas pracy na gazie. Technologia Direct Dynamic X to nowa energia na gazie. Pamiętaj, została ona wdrożona w postaci nowego oprogramowania sterowników Nevo Sky Direct Model 2, aby można było ją zastosować poprzez aktualizację oprogramowania sterownika gazowego. Punkt 12. Direct Rozbudowano mechanizm automatycznego upuszczania ciśnienia o wykorzystanie ciśnienia zadanego z OBD. Pamiętaj, możliwe użycie tylko w autach, w których odczyt ciśnienia zadanego z OBD jest możliwy. Punkt trzynasty. Direct. Dodano możliwość analizy sygnału pompy wysokiego ciśnienia w sposób cyfrowy. Punkt czternasty. Direct. Dodano nową emulację ciśnienia EZP-CMD. Emulacja ciśnieniem zadanym, wykorzystująca ciśnienie zadane z OBD. Pamiętaj, użycie emulacji ezp -CMD możliwe jest tylko w autach, w których odczyt ciśnienia zadanego i jest możliwy. Emulacja EZP-CMD wymaga podłączenia zewnętrznego emulatora EZP. Pamiętaj, aby sprawdzić czy zużycie benzyny nie jest zbyt niskie, mniejsze od 0,8 litra na 100 km podczas pracy na gazie. Zbyt niskie zużycie benzyny może uszkodzić wtryskiwacze benzynowe. Punkt 15. Direct. Dodano możliwość użycia cyfrowego sygnału pompy dla emulacji EZP 3D. Pamiętaj, emulacja EZP 3D wymaga podłączenia zewnętrznego emulatora EZP. Punkt 16. Direct. Dla emulacji EZP 3D dodano możliwość konfiguracji na katow. Oraz możliwość pracy na wysokim ciśnieniu, typ ogranicz przerosty ciśnienia. Punkt 17. Udostępniono oficjalnie możliwość wykorzystania wejść cyfrowych 3 i 5. Punkt 18. Udostępniono oficjalnie nowe emulacje, emulacja mapą wartości i emulacja mapą procentów. Punkt 19. Udostępniono oficjalnie możliwość modyfikacji parametrów modulacji. I powolnego wyjścia na emulacji wejść-wyjść. Punkt 20. Dodano możliwość wykorzystania nowo dodanych parametrów na mapach korekt i korektach liniowych. Punkt 21. Naprawiono problem z zapisywaniem modelu w sterowniku Slave dla mechanizmu synchronizacji Master Slave. Punkt 22. Dodano aktualizację schematów montażowych. W wiązkach prowadzono kolorowe peszle dla interfejsu komunikacyjnego w celu łatwiejszej identyfikacji typu wiązek i złącza. Dla sterownika Direct jest to peszel zielony. Dla sterownika Max jest to peszel niebieski. Dla sterownika Jet OBD Mini jest to peszel czerwony. Dla sterowników Jet Eco, Jet Basic, Jet OBD, Jet Expert jest to peszel czarny. Punkt 23. Dokonano aktualizacji tłumaczeń językowych. Dodano język włoski oraz czeski. Punkt 24. Dokonano usprawnień w wyglądzie i działaniu programu. Zachęcamy do aktualizacji i korzystania z najnowszej wersji oprogramowania KMN Evo Sky 5060. Pozdrawiamy zespół Akademii KME.